Naszą wędrówkę po Dolinie Baryczy rozpoczniemy w Żmigrodzie. Właściwie skupimy się głównie na stawach milickich, ale o nich nieco później. Do Żmigrodu dojeżdżamy drogą S5. Od średniowiecza znajdował się tutaj zamek, który w XVII wieku trafił w ręce rodziny von Hatzfeld. Na przełomie XVII i XVIII wieku Melchior von Hatzfeld dokonał przebudowy zamku na barokowy pałac. Jedyną pozostałością po średniowiecznym zamku jest baszta. Warto wspomnieć, że w czasie wojen napoleońskich 9 lipca 1813 roku w pałacu doszło do spotkania cara Rosji Aleksandra I, króla Prus Fryderyka Wilhelma III oraz posłów brytyjskich i austriackich. Na spotkaniu ustalono ostateczny plan pokonania Napoleona. Mówiąc o samej postaci Melchiora von Hatzfeld, warto również wspomnieć, że był on inicjatorem budowy nowych świątyń katolickich, co miało pomóc w rekatolizacji Śląska po wojnie 30-letniej. Jedną z ufundowanych przez niego świątyń jest barokowy kościół w Radziądzu. Stawy milickie, a jest ich 285, są największym ośrodkiem hodowli karpia w Europie. Część z nich powstała w miejscu dawnych kopalni odkrywkowych, rudy darniowej, stąd też licznie występują tutaj miejscowości o nazwie Ruda. Dojeżdżamy do Milicza. W 1590 roku miasto przeszło na własność rodu von Malzahn, lecz dopiero w 1797 zdecydowano się na budowę pałacu. Ówczesnemu hrabiemu Milicza Joachimowi Karolowi zależało na rozbudowie miasta. Poza budową pałacu zainicjował on przemysł bawełniany w Miliczu, a także odbywające się w pałacu spotkania muzyczne, znane od 1813 roku jako Milickie Towarzystwo Muzyczne. Kościół świętego Andrzeja Boboi w Miliczu był jednym z sześciu kościołów łaski, czyli ewangelickich świątyń wybudowanych na katolickim Śląsku na mocy recesu egzekucyjnego z 1709 roku, który był rozszerzeniem ugody w Altranstedt. Od zakończenia II wojny światowej jest to świątynia katolicka.